Halo, halo, dzieciaczki, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z sushi. No, już jesteśmy prawie na samym końcu. Idziemy się spotkać z Juną i atakujemy Hana. Trzeba zabić typa. Przypominam o lajeczku, komentarzu, Całkiem subskrypcji, długo. dzwoneczku oraz Co się zapraszam na zagadło? Twitcha i na Discorda. Martwiliśmy się. Długo nie wracałeś. Dostarczenie listu nie było łatwe. Przeczytał go? Pomoże nam w pokonaniu Hana? Zobaczymy. Nie ma R-ka. Nie możemy dłużej czekać. Wiatr się zrywa. Do rana rozpęta się burza. Mamy broń oblężniczą? Dość, żeby dać im się we znaki. Są też dezerterzy z armii twojego wuja, którzy pójdą za duchem. Już czas. Już czas. Zaatakujemy o świcie. Jej. Powiem reszcie, ale zajrzyj do nich. Czekają na swego wodza. Serdecznie pozdrawiasz z fizyki. Pozdrawiam fizykę. Wiecznie błękitne niebo. Opcjonalne. Porozmawiać z sojusznikami. Ojojoj, to będzie długa misja. Panie Sakai, Panie Norio. Dobrze mieć u boku zwierzchnika świątyni. Nigdy nie przywłaszczyłbym sobie tego honoru. Wiem, dlatego na niego zasłużyłeś. Jutro pomścimy twojego brata i mnichów ze świątyni. Chcę tylko odzyskać nasz dom. Tak będzie. O Jezu, coś przymuliło mi moją kamerkę. Na górę. Musimy porozmawiać ze wszystkimi. Również z Masako. Ciekawą. Sakai. Dobrze, że pan z nami jest, Sensei. Dałem ci słowo. Dał mi pan znacznie więcej. Nie rozklejaj się, Sakai. Dobrze, Senseju. Pozwolę się panu przygotować. Przygotowywałem się całe życie. Jeden dzień nie zrobi różnicy. Dobre podejście ma chłop. To kto? A, Kenji. No to jesteśmy, mój panie. Masz dobry humor. Oczywiście! Cały dzień raczy się dobrym trunkiem. Tylko nie przesadź, bo jeszcze prześpisz jutro. Żarty na bok. Nie mógłbym tego przegapić. Jestem tu dla taki. Dziękuję, Kenji. Kenji nam pomoże. Aż tam ktoś jest. Tu jest Masako. Dinie. Masako, więc jednak jesteś. Mówiłam, że przybędę ci na pomoc. Poza tym Han musi zginąć. Zabił mojego męża, a jego ludzie ubili moich synów. No, Nie Erka tak zawsze pozwolę, by jest, umknęli że teraz karie. jest szkoła. Pomogę ci o to zadbać. Odpocznij. Jutro będzie długi dzień. Albo bardzo krótki. Nie gadaj, tak będzie gites. Nikogo więcej się nie spodziewałem na streamie. Szczerze, nawet ciebie się, Erka, nie spodziewałem o godzinie 13, jak jesteś w szkole. Przeszliśmy długą drogę, odkąd uratowałaś mnie na plaży w Komodzie. Byłeś tak ciężki, że ledwo cię ciągnęłam. Rozebrałam cię do półnaga, żeby dojść do miasta. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty, Juno. Nie było. Nie mogę cię stracić, Jin. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ilu straciliśmy, nie mogę. Muszę Będź powstrzymać gites. Hana. Nie musisz. Możemy znaleźć łódź, odpłynąć stąd. Zostawić wojnę twojemu wujowi. Żeby wszyscy zginęli. Naprawdę tego chcesz? Nie.
Ha! Jeśli polegnę, obiecaj walczyć dalej. Niezły z ciebie drandzinie, Sakai. Odpocznij trochę. Jak nudna ta gra jest, kobieto. Jeszcze moment. Posiedźmy chwilę. To są takie walki, zwroty akcji. Tak to. Padaj. Czarny ekran. Czarny ekran. O, biały ekran. Już czas. Mamy jedną szansę na pokonanie Hana, nim ruszy na główną wyspę. Kenji, co z naszą bronią oblężniczą? Jestem gotów zalać ich flotę ogniem. Dobrze. Yuna da sygnał do ataku. Kiedy zaczną się salwy, Mongołowie ruszą na waszą pozycję i wpadną w zasadzkę. Materiały wybuchowe gotowe. Łucznicy na dachach. Jesteśmy z tobą, Sakai. Dziękuję wam. Wszystkim. Idźcie. Jin, nie ma śladu twojego wuja. Burza nie będzie czekała. I my też nie. Przygotuj się do wystrzelenia sygnału. Wuj przyjdzie, jak już będzie po wszystkim mi wyjebać. Ja wam mówię. Teraz! Mongołowie nadchodzą! Zginie każdy, kto się przedostanie! Jazda! Do dziubusia idziesz? Kto to jest dziubuś? Uuu! O! Szykotakata! Szykotakata! Pal się, kurde. Nie ma. Więcej mongu! Atakować! Albo nas wyrżną! Przegonić ich! Zabić ich! Dobrze. Jadymy, jadymy. Jadą, jadą! Czeka, trzeba tego nie kumać. A. Nie kumasz tego, czemu ta gra jest dobra? W sensie? Też chyba nie grałem. Ale obstawiam, że jest dobra. Według recenzji. Że nie lubię tego gier. To bardzo, musi naprawdę to funkcjonować. A! Hadza! O, do grubego. Jaha! Temu panu już dziękujemy. O, ten się zesrał ze strachu. Jaha! Ale weź mój zika waszczyn, co? Soniak Eluvina. O tak. O kurwa. No czy ty możesz zacząć atakować typa? Co tam? Muszę zaraz jechać z kotem do weterynarza, bo się coś źle czuję. Idę do fryzjera. Gram sobie w sushi. Co to? O halo, ja chcę to na dole. Teraz ciach. Elegancko, godomy. Lecimy dalej. Zadziałał. Mongołowie się przegrupowują. Nie będą mieli szans.
Norio prowadzi resztę sił na wzgórze. Tam się spotkamy i poprowadzimy atak. Idziemy! Udaj się z strażnikami na spotkanie z Noriem. Jeju. A ty trzon jak w szkole, czy nie? Tutaj wszystko się kończy. Dzisiaj Han umrze. Pana Shimury tu nie ma. A, chory. Walczymy sami. Ale jesteś też tylko, że spoko. Zaatakujemy główną bramę. Odciągniemy Mongołów, a wy znajdziecie drogę do środka. Zmiażdżą was. Zaszliśmy daleko. Nie możemy teraz zawrócić. Nie znam wojowników równie odważnych jak wy. Obyśmy znów się zobaczyli. Oby. Walkę zostaw nam. Na co czekamy? Wejdź do portu. Bez litości dla Mongołów! Kurwa, ja nie wejdę. Oj. Ale to gdzie mam iść? W tę stronę? Za 15 minut mam przerwę i do domu. O, widzisz? Ja wstałem się o 11.20. Jest super. Najgorzej jak myślisz, że masz lekcję do 12, potem do 13 się okazuje. Ech. Panie, co pan? Weź mnie tu nie śledź. Wstawić się o 6.20? Najgorzej. To jest taki. Wejdę na dach. Rozejrzę się po obozie. Zastanowię się, jak znaleźć Hana. Znajdź punkt widokowy, aby odszukać Hana. Bez problemu. A tu się strzałka, widzę, zbugowała. No a czemu na 7 do szkoły? Co to za nieludzka godzina, ja się pytam. Wieża nada się idealnie. Zobaczę stamtąd cały obóz. Cicharło, e? Nie ogarnęli. No to 7 to środek nocy, to się zgadzam. To są nieludzkie godziny. Opa. Gnij. Dla mnie 8, żeby iść na 8 do szkoły, to jest nieludzka godzina, ale to wiecie, ja jestem taki, że nienawidzę wstawać rano. Jaką próbę? Kotun Han. O! Wujaszek przylazł. Zacuszimy! Żadnej litości! O! Żadnej litości? Czyżby przeszedł na mój styl? Możesz siedzieć próbę orkiestry. Opa! Dobra, biej, Piotr. Lecimy prosto do posiadłości. Tam nas kurcza nie widziałaś na streamie? Bo nie wiem, może się wstydzi przez to, że znalazł twojego Instagrama i atencji czy coś takiego. Jazda! Więcej was matka nie miała? O, już jestem. To on znalazł mojego Insta, no tam coś się chwalił. Kotun Han! Elo, buraczku.
Jeszcze się napiję przed. Dobrze. Tyle śmierci. Bo ty i twój wuj nie chcieliście się poddać. Obiecałem wam rozejm, a wy wybraliście wojnę. Teraz wasi biedni krajanie cierpią. Nigdy nie opuścisz tej wyspy. No, z tymi gdziemi na telefonie, no działa. To jest niby. Siema, siema, analny. No, jadymy. Pomstę umęczony lud Tsushimy. Zemsta. Dziecinne marzenie. Oj. Nigdy nie opuścisz Tsushimy. Nie ma litości. Oto! Uhuhu! Co on jest taki easy? Już kiedyś się pokonałem! Zaraz to powtórzę! Słyszę strach! Konia! No i co? Tsushima, Tsushima! Uuu! Co to? Au! Jak ty chyba zawodowym samurajem jesteś? No jestem! A na dodatek duchem. Dobra. A pan to co? O, proszę bardzo. Ciach, ciach. Gdzie jest Kotun Kutas? A ty! No najpierw ten. Opa! Dobra. Łosio! Jeszcze pan. Dobra. Łosio, Łosio! Chodź tu, Kotun Kutasie. Podobo. No, już teraz wszystko jest jasne. O, a tam jakiś typiarz, ten się boi, się czołga. I tam jeden. A, dobra, dwóch. To jest Kotun Kutas? Mi się wydaje. A! O ty mendo! Idź ty! O skurwansyn!
do gry cię kiedyś zeskamowało? Dziwne. Ojojojoj, oj. Widzę co innego, bo to sushi jest. Nudne. Maja po 15, jak wrócę od weterynarza. Wykończyć go! Nowa. Kabum Saja. Jak... Erka, przepraszam. No bo Maja mi zawsze narzeka na sushi, no i tak, przepraszam. O ty skurwansynie. Au. Ej, ty! O kurwa! Salto... No, a niki robię, no. No, Jesus, kurwa, ja pierdolę. O! Zabić go! Ale oni się srają. Niby. No chodź tu, kontunku, Tasie. No takie trzy ciosy to wiesz, to... O! Leżysz. Zabij mnie, a przyjdą kolejni. My przejdziemy do historii na zawsze. Nie, zostaniesz zapomniany. Bardzo dobrze! Wrócony o głowę. To tak, powiem ci, Mareno, że ci się trafiło też tak słabo, no. Wody w wodzie ci nic nie będzie. Juna. Moja maska. I to, że inny biser mi już gimpie, to inna kwestia XD. Udało się! To twoje. Nie udowodnili ci tego. To git. Mam kumpla, który pracuje do gry. Żyje. Ona znowu mnie prowadzi, no, jak na początku gry. Świątynia Yogaku. Szybciej!
Khan nie żyje, ale jego armia wciąż grasuje. Kraj nie będzie bezpieczny, dopóki jej nie wypędzimy. Powiedzmy, że oddali moje 20 zł. Co zrobimy? Zagadam. Zaczniemy od nowa. Dawniej wiedziałam, jak będę żyć. Teraz nie wiem nawet, kim jestem. Silną wojowniczką. Wzbudzaj strach w Mongołach. I uciekaj przed samurajami. Kto inny mógłby sprawić, że zmienią zdanie? Walcz dalej. Prawda. Tyle pasów się pamiętam. No dobra. Nie możemy tu zostać. Mój wuj będzie nas szukał. Nie, nie będzie. Po bitwie przyszedł posłaniec. Chce zawrzeć rozejm? Chce się spotkać nad spokojną wodą pod czerwonolistnym drzewem. Jezioro Omi. Dawniej tam ze mną ćwiczył. Iść ze mną. Muszę ostatni pojedynek. Tylko on mi został. Wiem. To wciąż boli. Boli, myśl boli. Tace. Zapach dymu w jego włosach. Jego śmiech. Te awantury, gdy za dużo wypiłam. Jak zawsze. Był ze mną całe moje życie. A teraz... jestem sama. Nie jesteś sama. Nie jesteś. O! Masz mnie. O! Duch. Należysz do wszystkich. Należę. Wiecznie błękitne niebo. Zabij Hana i powstrzymaj mongolską inwazję. Udało się! Koniec imperium. Nowa bezpieczna przystań. Wielki wybawca. A, bo ja pewnie odblokowałem sobie właśnie mapę. A mam coś w ołtarzu. Czy to będzie? Nie. Będzie to bliżej? Tak. Zaraz biorę sobie tutaj prezencik. Spojrzymy na mapkę. Krew Kijina. Mściwy demon Tsushima. Ulala. I łobodobo! Ale się pięknie oczyściło. Cudownie. Będę miał co robić na off-streamie. No, fajnie. Dobra. Tutaj zrobione, to Yuna została. Także pewnie następny odcinek to jest ostatni odcinek. A nie, bo jeszcze mamy opowieść Yuny, to teraz sobie porobimy opowieść Yuny. Także widzimy się w następnych 3 odcinkach jeszcze, bo pewnie to zrobimy w 2, tamten to 1. I będzie koniec. Także dziękuję za oglądanie. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda. Wszystko jest w opisie, co potrzebne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!